Siemano, z tej strony Mrożeń, mamy 67 dni do matury. Od razu na początku mówię, nie zabijajcie mnie za to, że wczoraj nie było tu demon, ale po prostu jestem tak zmasakrowany. Tak zmęczony, naprawdę no, nie znalazłem na to ani czasu, ani tym bardziej ochoty, żeby to zmontować. Mamy drugi dzień nagrywania na dworze. Planowałem, że to nagrywanie moje na dworze dotyczące tego turnieju, o który cały czas się rozchodzi, będzie trwało tylko w środę. Okazało się, że w środę, no tak, no akurat nagrasz wszystko. Nie dało się, no przede wszystkim dlatego, że tam co chwilę, wiecie, jak była jakaś kwestia, no kurde. Co chwilę jak była jakaś kwestia, to coś tam gdzieś się myliłem, mieszałem, nie wiem, daty, albo mówiłem, no wiecie, no po prostu jakieś tam błędy, albo jak się kręciło jakąś scenę gdzieś przy drodze, to trzeba było czekać, aż nie będzie nic jechało, a jak były skręcone rzeczy przy głównej drodze Działoszyna, no to żeby tam nic nie jechało, no to naprawdę trzeba było czasami siedzieć 20 czy pół godziny. I tak to wyszło, potem kurczę, to jednak też dojechanie, wiecie, rozmawianie, jak się wchodzi do jakiejś tam, czy do szkoły, czy do tam, do ośrodka kultury, czy można, no bo to wiecie, no trzeba jednak się zapytać, mimo wszystko, chociaż cieszę się, że nikt nie robi w ogóle żadnych problemów, to też w jakiś sposób było trochę zaskoczeniem, no ile w miejscach, gdzie tam ktoś mnie znał, gdzie tam byłem znany, bo nie wiem, czy chodziłem po prostu w gimnazjum, no to chodziłem do gimnazjum, dom kultury, no to też w domu kultury się udzielałem, czy to w kabaretach, czy to też niejednokrotnie się tam występowało, no to tam nie było, wiecie, problemu, bo też mówię, osoby mnie znały, ale na przykład powiatowy ośrodek kultury, no tam nie byłem nigdy, znaczy, no w sumie po remoncie tam nie byłem i też nic tam nie robiłem, nie byłem z tym miejscem w ogóle związany, tak samo szkoła podstawowa numer 1, ja chodziłem do dwójki tutaj przez 2 lata i no i też było bez problemu, także tu było to miłe zaskoczenie, a dzisiaj znowu, wiecie, siedziałem znowu, bo tak samo we wtorek siedziałem gdzieś do 1:30 z tym wszystkim, z pisaniem tego wszystkiego, musiałem wstać rano około 7:00 czy tam nawet wcześniej, żeby po kolegę wyjść, który tam na 7:30 był w Działoszynie. I potem znowu wczoraj siedziałem 1:30 i znowu dzisiaj musiałem stać rano. Znowu trzeba było chodzić, trzeba było nagrywać to. No dzisiaj o ile już nie było takich problemów typu wejść się zapytać, bo po prostu robiliśmy wszystko na dworze. Ale też był problem, ponieważ już wczoraj stwierdziłem, że pojadę na WOS. I pojechałem na sam WOS, nie było mnie cały dzień w szkole. Pojechałem na WOS, a i tak na WOS-ie poprosiłem panią przed lekcją, czy mogę wyjść 10 minut wcześniej z lekcji. Ponieważ potem jechałem na rehabilitację do Tronin, a po drodze musiałem jeszcze zgarnąć dziadka ze szpitala z parkitki, ponieważ akurat wychodził i potrzebowałem te 10 minut czasu więcej, więc w szkole nie dość, że byłem na jednej lekcji, to byłem po prostu na 35 minut czy tam 30 minut. Także taka sytuacja, nie? No nie wiem co mam tu jeszcze powiedzieć, no kurczę, co się jeszcze działo, no nic, jeszcze się nie wziąłem w ogóle ani za tą audycję, ani za ten spot, ale stwierdziłem, no w ogóle będzie beka, jak to niby zobaczycie, bo oczywiście wszyscy, o, kopiujesz Radosława Kotarskiego z Polimatu, czy tam tego ziomka z sensacji XX wieku, bo jakby Radosław Kotarski wzorował się na nim, więc skoro ja miałbym się wzorować na Radosławie Kotarskim, no to oczywiście adekwatnie wzoruje się na gościu, który prowadził ten program Sensacje XX wieku. No ale cóż, lepiej się wzorować na lepszych niż na gorszych, ale po prostu, no nie wiem, taki tryb jakby prowadzenia tego wszystkiego, no jak, wydawał mi się jako jedyny taki sensowny. Żadnego innego sensownego nie miałem w ogóle w głowie. Co jeszcze? No jak skończę już w piątek wszystko, to w sobotę już to Tudemun na pewno będzie i już postaram się, żeby było już zawsze, znaczy zawsze, tak jak planowałem. I przepraszam, mówię, ten wczorajszy dzień tak wyszedł jak wyszedł, ale naprawdę nie miałem już na to siły. Teraz też jestem zmęczony, ale muszę zaraz zgrać to wszystko z tej kamery, podłączyć, pomontować i zacząć już się brać za to wszystko, bo już został... Jutro jest piątek, ty. Boże, to ja muszę jutro, dzisiaj mam... Jest godzina za 15:06, jak to nagrywam. Bo przyjmijmy, że zaraz to wymontuję. Przyjmijmy, że wymontuje mi się to wszystko do 6:30. To mam kilka godzin jeszcze dzisiaj, żeby to pomontować, wyciągnąć z kurde, gdzie będzie 10 czy 15-minutowy materiał, a muszę wyciągnąć tam 1,5 minuty. Bo
bo tylko te półtorej minuty jest to, czego ja chcę, a cała reszta to są nieudane próby. Jeśli będziecie chcieli making of, to bo napiszcie, to na pewno making of będzie. I będzie też dosyć, no nie wiem czy, no taki no fajny. Nie no, cieszę się z tego wszystkiego, tylko naprawdę smutne jest to, że jakbym się zabrał za to wszystko wcześniej, to na pewno byłoby lepiej zrobione. Bardziej dokładnie, bardziej precyzyjnie i mniej tak na wszystko szybko, ale wiadomo, że no kurczę, jakby to trochę inaczej bym do tego wszystkiego podszedł, to też byłoby inaczej. No cóż, dobra, nie przedłużam, mówię, mam jeszcze kupę roboty, jeszcze to muszę zmontować, ale przynajmniej tego nie będę chciał. Musicie mi wybaczyć, jeśli gdzieś tam są jakieś przestoje. Trudno, zdarza się. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do jutra. Cześć.